Hej, witam was serdecznie, tu jest Badairon i zapraszam was na kolejny odcinek z gry Tomb Raider. Tak, mamy już płyniemy w stronę tego całego, jak to się nazywało? Nie klasztor. Twierdza. Rod, wiem, nie że wiem. Chcesz, żebym nie była taka surowa. Gdzieś tam już. Ale mam powody. Do końcówki. Ten wielki, kosztowny statek i cała jego załoga zmierzają na nieznane, niebezpieczne wody tylko z powodu jej teorii. Lara musi zrozumieć ciężar tej odpowiedzialności. Wiem, że to twoje zadanie, ale mam wrażenie, że zapominasz, że ona nie jest twoją córką. A może jest? Znaczy nie jest, no. Kierowanie Endurance w sam środek Smoczego Trójkąta bez twardych dowodów. Powiedz mi, co cię przekonało? Jest inteligentna, nie przeczę. I przyznaję, że ekspedycja ma potencjał. Wielkie pomysły, ale plany nie zaprowadzą nas jednak zbyt daleko. Wiesz tak samo dobrze jak ja, że w takich przypadkach nic nie idzie zgodnie z planem. Lara jest niedoświadczona. Jeśli dojdzie do najgorszego i ona coś spieprzy, komuś stanie się krzywda. No może wszystko będzie dobrze. Ale dopóki nie będziemy płynąć do domu jest ale. Sami, zdrowi i obładowani skarbami, nie zamierzam jej odpuścić. O Boż. Dobra. Dobra, ale idziemy dalej. Teraz już płyniemy. Dobra, chodź ta. Chodź ta, ludy. Płyniemy. Lara, a co ty chcesz znaleźć? Naprawdę chcesz wiedzieć? Nie, ale powinnaś mi powiedzieć. To mów. Chodzi o duszę starożytnej słonecznej królowej. Nie. W ciele. To jej gniew wywołuje te burze. Jeśli zniszczymy ciało, burze ustaną. Jasne. A po co Matiasowi sam? Nie wiem. I to mnie najbardziej przeraża. Słuchaj, wiem, że to jest szalony plan. Tak, szalony. Ale nie mamy o, balony. Dobra, bierzmy się do roboty. Jej, jesteśmy prawie na miejscu. Musimy skakać po skałkach. Nie tylko. Nie. No przecież zostajecie. Teraz musicie strzec głównego wejścia. Ja w tym czasie pójdę po sam. Chcesz tam iść sama? Im więcej nas pójdzie, tym łatwiej będzie nas dostrzec. Musicie zostać tutaj i zlikwidować jak najwięcej tych gnojków. Nie będą to tylko Solari. Będą również inni. Samuraje, gwardia królowa. Samuraje. Takie wielkie. Co? To nie jest pożegnanie, więc nie będę się żegnać. Jesteśmy z tobą, Laro. Żegnajcie! Może się kiedyś zobaczymy jeszcze? Nie, raczej. Ale proszę się na moje zadki nie patrzeć. O Boże, ile jej to zajęło? 2 sekundy. Wejść do klasztoru. No właśnie, do klasztoru mamy wejść, a nie do twierdzy. Dobra, pouczka potrzebuje. Boże, ten klasztor cały. Nie pamiętam, ile tego tu było. Ale to już ta końcówka, ten klasztor. Tam chyba więcej nie ma nic już. Debil. Sam, ona wciąż żyje. No wow, no. Miły pan doktor. Miły, nie wiem, czy taki miły. Co do cholery robisz, Whitman? Kim są ci? Ludzie. Klasztoru. Czekają jedynie, by zostać przedstawieni nowej królowej przez tego, który ją tu sprowadził. Czyli nie ciebie. No tak, tak. Zetknąłem się z takimi prymitywnymi plemionami. Czy? Zaraz cię pogonią, kuźwa. Co on robi? Nazywam się dr James Whitman. Mam pokojowe zamiary. Przedstawiam wam waszą nową i jeb go z kurdy z katany. Waszą królową. Jak to jest po japońsku? Waszą Jo. Moją. Dobrze mu tak. Dobrze mu tak.
Lalo! Lalo, ratuj mnie! Dostał na co zasłużył. Jednym słowem. Tamtędy coś to. Lalo, ratuj mnie! Jestem taka nieporadna! Dobrze, no. Jak musimy, to musimy. No, innego wyboru nie ma. Katurcza. Tu wiem, że gdzieś lekko wisiałam na tej jednej rzeczy. Boziu. Mam nadzieję, że sobie przypomnę na czas. Nadal ochraniają swoją królową? No. Dużo was. Dlaczego? Idźcie sobie. Ty też się obróć i idź, no. O, żyjemy. Płoń. A ty. Wow. 4 strzały potrzebuję. Nie, spłonąłem, zwęgliłem się. Mogę otworzyć jakieś... Aha, nie. Dobra, nie potrzebuję drzwi. Zobaczymy, co i jak. Co to mają dobrego? Dobra, już mogło być lekko wstać. O Boże. O kurde. Masakra. Wow, ale ja dam, nie dam rady wszystkim naraz. Aha, oni są na dole, dobra. Coś tu jest, tak, jest jakieś... jedzonku. Masakra. Coś po tej stronie? Nie. No come on, łaź. No, patrzcie tam na dole. Po lewej, po prawej. Cała armia i ten ich dowódca, powiedzmy, że to dowódca jakiś. Ubierałem go. Wie, co się święci. Chyba. Tylko traf tam sobie, proszę cię. Nic się nie dzieje. Tam jest tyłek! Łapać go! Boże, wyszło jak pająk. Tam tu jest Spider-Man. No super, zajebiście. Ja już będę musiała skakać. Boże, jak to podpalają wszyscy. Come on! Spokojnie, ja wiem, że was tam dużo jest i tak dalej, ale... Ale spokojnie, panowie! Armia, droga. I gdzież to ja jestem znowu? Amunicja do strzelby nie chcą. A może jednak chcieli? 2 strzały strzelbą. No. Jak to możliwe, że po takim czasie nadal żyją? Nie wiem. Ich się zapytaj, nie mnie. Może ci powiedzą. Albo ci nie powiedzą. Raczej ci nie powiedzą. Myślałem, że coś tu fajnego. Mamy łognicho. Modlitwa, którą znalazłem. No, dziennik, okej. Mówiła, że źródłem burz jest dusza w gnijącym ciele. Wiem, że musiało mu chodzić o ostatnią słoneczną królową, ale nie rozumiem, co Himiko ma z tym wspólnego. Ona była pierwszą królową.
Z jakiegoś powodu Matthias sądzi, że sam też ma z tym związek. Ale to nie może oznaczać nic dobrego. Niech cię diabli witną. Dla dobrej opowieści zrobisz wszystko. Wiem, że odpowiedź kryje się w tej komnacie rytualnej, ale nie będzie łatwo się do niej dostać. Burzowa gwardia przysięgła, że będzie ją ochraniać. Wiem, że muszę to zrobić, ale bardzo się boję tego, co tam znajdę. Spokojnie, jesteśmy z tobą. No, już 9 z 10 w dzienniku, więc... coraz bliżej niż dalej, kęciówki. Dobrze, zastanawiam się, kiedy będzie ten mój etap. No, tu też tak wieje, jak w tej jednej twierdzy takiej. Bo cię usłyszą. Nie drzwi, papy. Aha, grabowiec. Jakiś dźwięk. Dźwięk, jak jest grobowce są. Ale to już wiemy. Nie daj im podejść! Nie, nie daj podejść, nie daj przytulić się. Okej, to mi się pewnie z tym myliło wtedy. Nie, nie chcę dostać drewienka. Boże, ale pyzdy, wieje. Oh no! No, tu ich trochę będzie. No, musimy się tam dostać, za te drzwi. Idzie wielkolud. Trzeba dowódca. Chodźcie, cwaniury! Tylko żeby mi się gra nie sypła, bo to będzie chamstwo. Dobra, chodźcie. Dziwne to jest. Komputer jest za dobry na tą grę. Czy tu nie macie jakichś skarbów, jakieś coś, coś? A my moje, a my mu macie, ale... Jezu, mi się trafię. Come on! Ja nie mieć katanki. A szkoda. Oh shit. Będą nam rzucać beczułki. Jejku, zaraz mnie to... No, musimy w tamtą stronę udać się. Aha, z tarczami ty. Tak, mamy, chodź tu. Co to było? Zajebiście też trafiasz. Jezus Maria! Weźcie się... Panowie! Tego kurde z... Ja pierdzielę. Tak, przeładowuj sobie teraz. No chodźcie, cwaniaki. Kur... No muszą mnie podpalić. Musiał mnie podpalić. Spadaj na drzewo. Dawaj fanty. Dobra, tam nic nie ma. Myślałam, że coś jest. Dawać. Tak, nie, niestety nie. Tak mówiłam, chciałabym wszystkie te... wszystko wyzbierać na mapach. Może by mi starczyło, żeby ulepszyć... wszystko. To same te są do karabinku? Nie ma nic do strzelby. Dlaczego? Może tu? Aha, mam full do strzelby, dobra.
Myślałam, że nie, no to, to bym sobie poniosła, ale jak widzicie, mam fulla. Jezus Maryja, weźcie się. Aha, tu zaś jest teraz ze strzelby. Aha, tamtego miała. Ale kurde mać, no. Oh shit. Nie, 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 nie. O, jak mnie nabił. Trudnie. Wszystko nowa. Dziękuję. Ja wiem, że to uniki zajebiste te. To mi ty jeszcze. Chodźcie. Aha, tam się... Panie chowie. Dobra, wystarczy mu głowę. Chodź tu. Chodź tu. Coś wam to dało w ogóle? O tak. Chyba nie bardzo. Spadaj, żeż, panie. Dobra, chyba wszystkich mamy już. Dobrze, może karabinku albo pistoletu, może? Jak tam pistolet się będzie sprawował? Nie trafiłam. Znowu nie trafiłam, żeż w życiu. No weź. Jezus Maryja, odejdź. O, teraz cię wykończę. Dobra. Może być tak. Ulepszenie broni. Aha, nie, ulepszenia w sensie... Noż ty kurde! Co? Patrzcie, nie mogę trafić nawet. Tak jest zajebista. A wy co? No super, że potraficie sobie we mnie trafić. Bo ja tak średnio z wami. Ale spoko. Zaś do strzelby. Wow, granatnik, no, no też można by użyć, ale jakoś to mi nie wychodzi. O Boże, super. A wam strzelę, macie. Kurde, za swoje. A ty jeszcze żyjesz? Myślałam, że dostałeś tam. Nie zaglądasz. Myślałam, że mogę podnieść to. Ależ tak nie bardzo. Jezu, więcej was tam mama nie miała.
ochroniaku. Ale cię wypędziło. Gdzie uciekasz, małpeczko? Chodź tu. Wow, więcej was naprawdę nie było. Ja pierdzielę. Już. Panowie, przyjdzie ten wielki? Nie, dobrze. Dobrze, wiem, że mam pociągnąć. A na razie chcę pozbierać fanty z nich. Raczej amunicję mamy fulla. Więc o to się nie musimy martwić. No dobra, no trzeba pociągnąć. Aha, a myślałam, że tym nie możesz ten... Nie masz wciągarki, co zgubiłaś? Po drodze gdzieś. Gdzie ten wielki? Ale nie bij mnie, no kurde mać, no. Pewnie będzie trzeba klikać dany przycisk. Padasz, gościu. Tyle by było po wielko ludzie, chyba. Dobra, idź przed siebie, bo ciebie też zwieje. Wow, idę amomomomomo. Amunicji jest tyle, że na najwyższym poziomie to spoko, nawet nie zabraknie nam. O, chyba to było to, moja Nemesis etap gry, w którym nie wiedziałam, o co kaman. Może to ogarnę jakoś w miarę. Mam nadzieję. No właśnie, bo to jest zablokowane, to nie chcę do góry się podnieść. Nie pamiętam, co trzeba było tu zrobić. Może się ogarnę szybciej. To było chyba jedyne takie ten i nie wiedziałam, o co kaman. Zobaczymy. Może sobie przypomnę. A może i nie. I też będzie musiało być. Wiem, że mamy rozwalić to. Ale byś... skoczyła. Tu co odblokowujemy? Aha, to okej. Mam nadzieję, że to nie jest na czas jakoś tam. No, teraz możemy to wyciągnąć. Tuś. I teraz to trzeba rozbujać pewnie. Dobrze, ale tu na dole był relikt. Lecie. Ta chińska ceramika ma kilka tysięcy lat. Jej. Czy to możliwe, że Chińczycy dotarli na tę wyspę przed powstaniem Yamatai? No, może. Któż ich wie? I nie wiem, czy faktycznie muszę ten zamknąć. Dobrze, masz ty tą swoją wciągarkę? Masz, dobrze. Myślałam, że nie masz. I co, coś to dało komuś? Ile razy ja tak mam wyciągnąć? Stuk. I stuk, coś nie działa mi to. No i co? A może tu miałam w tym problem. Już wystarczy? Tak, wystarczyło. Super. Dobra. Dobra, teraz którędy tam się dostać? Muszę jakoś dostać się na górę. Właśnie. No właśnie, nie wiem, czy tam ten...
Tam górą trzeba skoczyć czasem, nie? Zaraz sprawdzę. Będziemy wiedzieć. Bo raczej tu nigdzie nie widzę. Żeby ona się miała zamiar wspiąć gdzieś. Ale spoko, zaraz będę wiedzieć. Pewnie muszę pociągnąć, skoczyć i... I ten. Zobaczymy. Teraz spróbować. Oh shit, a jakbym tak sobie wpadła, to by było... nope. Nie tak. Nie o to chodziło. Dobrze, jeszcze raz. Pewnie coś w tym stylu trzeba zrobić, no. Nie sądzę, żeby ona tam... Ja wiem o co chodzi mniej więcej. A tu co jest? Patrzcie, mapa jest. Dobrze, żebym zerkła, bo bym nie zwróciła uwagę na to, że tu coś leży. Dużo tu tego nie ma, no. A może w tą stronę trzeba pociągnąć? No nie, no tu już tego nie potrzebuję tutaj. Bo tak mi się wydaje, że muszę wskoczyć na to coś. Tylko... No właśnie, na górę, ale... Chyba, że... Nie wiem właśnie, kurde. No bo tu tędy nie, a... Tamtą skoczymy bez problemu. Nie sądzę, że ja mam to opuścić. Też ktoś tobie... Już tobie spróbuję i tak. Jak nie, to będę internety czytać zaraz. Nie sądzę, żeby to dało się opuścić i ja wskoczę. To nie ma sensu. Chyba. Jezu, jak zaraz dojdzie do tego, że jednak faktycznie trzeba to zrobić tak i wskoczę teraz tam, nie sądzę. No właśnie. Za mały skok jest. Ona nie doskoczy. Nie, to musi być u góry. Tylko szkoda, że to się tak nie da zrobić, że my zdążymy wskoczyć tam na górę, zanim to podniesie się. No niestety nie. No na pewno tam z góry trzeba, tylko ja nie wiem, w którym momencie mam pewnie skoczyć i... Nie za tym pierwszym razem, jak to leci, tylko może za drugim, jak... No nie wiem, spróbuję tak. Jak ja nie, to... Internet w ruchy i tyle. Kurwa. Za wysoko. To zaś ci za wysoko. Kurwa. Oj Boże drogi. Bo dlaczego jesteś taka niedobra dla mnie? Śmiejecie. Nie, musisz skoczyć wtedy i wtedy! No. Nie, też kurwa nie. Dobra, wiecie co? Zrobię sobie ciach-ciach, zaraz się widzimy, będę wiedzieć, czy faktycznie tak to trzeba zrobić. No bo jak inaczej? Nie mam pojęcia, że inaczej by się dało zrobić. No okej. Okay. Okej, okay, już wiem co. Jejku. Nie ta wysokość. Przepraszam, nie ta wysokość. Człowiek się uczy, no co zrobię. No dobra. No kurde, no. Było blisko. Było blisko. Tyle przegrać. Wszystko. Ponoć tu, na dole. Dołu trzeba to pociągnąć. No patrzcie, no nie pomyślałabym, no. No, hura, idziemy dalej. Zajebiście. No to już nie będzie nic takiego, co by mnie przyblokowało. Słoneczne królowe. O. Tytuł ognia, w którym królowa wybiera swoją następczynię. Wybrana kapłanka wkracza do klasztoru. Otrzymuje twoją moc i zostaje nową królową. Zaraz, zaraz. Wiele kobiet dobrowolnie oddało duszę za ten dar. Teraz pierwsza i ostatnia królowa żyje w niebycie, będąc duszą w gnijącym ciele.
te naczynia. No. To nie jest transfer mocy. Tylko, no, no, całą. Te wszystkie królowe, one były... Tą samą. Chimiko. Pierwsza i ostatnia. No. O Boże. Oh shit. Chcesz sam. Sam chcesz, nie dam ci sam. Nie oddamy ci jej. Dobrze. Sam. Naczynie dla duszy. Mogę królowej. To teraz ten... Muszę powstrzymać to szaleństwo. Zrobić sobie wejście. No, powiedzmy. Czekajcie, bo tu jest coś i tu coś jest. Tu jest. To... Tu jest dziennik. Nie mam wyboru. Muszę wyjść naprzeciw swojemu przeznaczeniu. Dziś wejdę po schodach do komnaty słońca. Nigdy jednak nie poddam się rytuałowi. Nie przemienię. Będziesz musiała. Nikt nigdy nie uwierzy, że to, czego się dowiedziałam, jest prawdą. Słoneczna Królowa skrywa w sobie wynaturzone, niewyobrażalne zło. Zło, które łaknie o wiele więcej niż tylko ziem i mórz Yamatai. To szaleństwo musi się skończyć. Pójdę więc do komnaty uzbrojona w sztylet, który skradłam generałowi jej burzowej gwardii. Zanim zorientuję się, co uczyniłam, będzie za późno. Dla dobra Yamatai i wszystkich kapłanek, które spotkałby mój los, muszę umrzeć. No... Mutaśny. No, przejdziemy dalej. Jest gdzieś tu obozowisko. Pewnie będzie gdzieś za 100 lat. Takie ostatnie na dobranoc. Jeszcze sobie coś ulepszymy. Tak, do tyłu się patrz. Przed siebie się patrz, a nie do tyłu. Co ci da? O, jest, jest. Aha, punkt bez powrotu. Nie! Oh shit, święte przejście, koniec gry. Dobra, jeszcze ten relik se podniosę. Archeolog? Ile tych reliktów? 75% pewnie. Nie wiem. Kto by wziął ze sobą i będzie tak musiało być, no. Wow, muszę się zastanowić, co ja będę nagrywać następnego. Wow, zabraknie mi punktów, no bo nie mam na tyle... Nie mam pozbieranych tych reszty rzeczy. Jakbym pozbierała, to bym pewnie miała. Tak, to... Mistrzowników. Mistrzekana. Mistrzekania. No to by było dobre do opanowania. To by było dobre mistrzostwo w czekaniu. Zajebisty skill. Dobrze. Tu mam to lufa została mi. No dobrze, niech będzie i... Robi się poważnie. I na resztę mi już nie stać. No, 100%, tak. Tu te śmieszne celowniki, bla bla bla. A kurde, kupię z nudów lunety. No, tu byśmy mieli też full. Tu brakuje mi dwie rzeczy. I tu dwie rzeczy. Tu nie wiem, czy nie brakuje mi tego. Jakiejś części. Chyba nie. Nie mam pojęcia właśnie. Okej, no co, skończymy sobie odcinek. W następnym odcinku już będzie ostatnim odcinkiem z tego, co widzę, bo to już widzicie, jest punkt bez powrotu, więc jak takie rzeczy nam się wyświetlają, to już wiadomo, że będzie koniec i wow, muszę pomyśleć, co ja będę nagrywać. Coś takiego nie lubię. Nie. A dobrze, to już zobaczymy zresztą. Ja się zastanowię. Ewentualnie nie wiem, czy zdążę, bo wam napisać, żebyście wy zdecydowali też, żeby nie było, że ja znowu sobie rządzę się. No nic. Dzięki za oglądanie. Proszę o subskrypcję, jeśli wam się podobał. Komentujcie, lajkujcie, dzielcie się moimi filmikami. Zaznajmy mnie gdzieś tam na jakichś fajnych stronkach. Było bardzo miło i bardzo mi to pomogło. No a my słyszymy się w ostatnim odcinku z gry Tomb Raider.
Dzięki. Cześć.